Cześć Janku. Witam Cię Karol. Cześć. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. No, widzieliśmy się co prawda niedawno na Rybniku, ale... Zima nas przywitała. Przywitała nas zima, no. Skoro nie możemy być nad wodą, myślę, że to doskonały czas, żebyśmy trochę porozmawiali o Twoim karpiowaniu. Każdy z nas w jakiś sposób zaczynał swoją ścieżkę karpiowania, wędkarstwa, bo nie zawsze to startujemy od karpia, czasami zaczynamy od innych ryb. Powiedz, jak to się u Ciebie zaczęło, jakie były Twoje początki? No lat do tyłu to było chyba bardzo, bardzo, bardzo dawno, bo jak obliczyłem sobie tak na szybko, to około 60 lat temu zacząłem łowić ryby. A to za sprawą sąsiada, który się wprowadził do nas z Mazur. On już łowił te ryby i on mnie tak naciągnął. I pamiętam, łowiliśmy na początku to łowiliśmy na rzece. To była rzeka, która płynęła w okolicy ze zbiornika paprosłańskiego, nazywała się Gostynka. Niesamowicie rybna rzeka, łowiliśmy na wszystkie ryby, od kleni, szczupaków, wiosną płocie, no i też łowiliśmy pojedyncze karpie, no bo karpie spływały ze zbiornika, bo kiedyś zbiornik paprosłański to był zbiornik hodowlany, dopiero potem się przekształcił na zbiornik PZW. No i tak to się zaczęło, no łowiliśmy też na takich, znaczy ryb było wszędzie, bo nawet były baseny przeciwpożarowe, tego już oczywiście nie ma. Tam łowiliśmy przepiękne liny, naprawdę to były takie żyzne wędki, chowaliśmy w krzakach, bo oczywiście robiliśmy je z pędów leszczyny, dwa gwoździe, żyłkę żeśmy wykonywali z pomywaka, to były takie pomywaki, rozwijaliśmy to, gotowaliśmy, żeby się wyprostowała haczyk z topoli lub z pióra, no i tak to się zaczęło, łowić jeden, drugi, trzeci sezon. No i przez kilka lat, do 15 lat w zasadzie łowiliśmy tak trochę na ściganego, czyli nie do końca sprawnie, ale już w 66 roku akurat zdałem na kartę wędkarską i zacząłem już wędkować tak jakby prawnie. No i a że mieszkaliśmy blisko stawów, mieliśmy takie niedaleko siebie takie dwa wielkie stawy, gospodarem PZW, no to w zasadzie tam zaczynałem. No i ta rzeka, tak jak mówię, Gostynka, która była niezwykle rybną rzeką, to była rzeka taka, która była tak pozawijana. W tej chwili jak nad tą rzeką stoję, to 2 kilometry do przodu jak patrzę, to ją widzę, ona jest tak prosta. Kiedyś 200-300 metrów było tak pozawijane, takie były wykroty, zakręty, zawirowania, no były przepiękne miejsca, w każdym miejscu łowiło się przepiękne ryby, no w tej chwili już tego nie ma. Janku, a kiedy przyszły karpie? No karpie w zasadzie przewijały się cały czas przez moje wędkarstwo. Łowiłem karpie na wszystkie metody, bo od spławika, gruntu, drgającej szczytówki, na spinning też łowiłem karpie. Oczywiście to były karpie przypadkowe, łowiłem na fileta też łowiłem karpia. Swego czasu pamiętam, ale tak naprawdę karpie, kiedy zacząłem łowić, to zaczęło się to w zasadzie w latach 80. To też popatrzyłem u znajomego, który zaczął łowić jako pierwszy z moich znajomych na kulki proteinowe. Znaczy nie były to jakieś takie kulki, jak w tej chwili robimy te kulki. To była zwykła kasza manna, trochę mleka w proszku, kilka rodzajów mąk, olejek. Mieszało się to, gotowało jajka, kulało się to oczywiście w rękach, bo tych kulek robiło się na jeden wyjazd kilogram, pół kilograma, to w zupełności wystarczało. No i wówczas zaczęliśmy już łowić metodą fosową, no i od tego czasu zaczęliśmy tak jakby te karpie szanować i je wypuszczać. Te karpiowanie, tak jak mówię, na lata 80. To był ten czas. Czy masz po tylu latach wodę, do której masz taki największy sentyment, na którą najczęściej wracasz? Albo gdybyś miał zdecydować, że tylko na tej wodzie będziesz łowił do końca, to czy masz taką ulubioną wodę? No mam. Gdybym nie miał tej ulubionej wody, to bym tutaj nie mieszkał. Bo generalnie za sprawą tej wody wybudowałem tutaj dom. Właśnie dzięki tej wodzie, dzięki temu, że tu są takie karpie, dzięki, że je łowiłem tu je dużo wcześniej. Dlatego tutaj mieszkam i do tej wody mam zaledwie 500 metrów. Czyli można powiedzieć, że ta pasja, naprawdę jesteś nią przysiągnięty i wiele rzeczy w Twoim życiu. Generalnie tak. Znaczy całe moje życie, tak powiedzmy, od tych początków wiąże się z wędkarstwem. Zawsze gdzieś w tą czy w tą stronę, ale to wędkarstwo zawsze miało wpływ na moje życie, no i do dzisiaj ma. A czy w związku z tym, że ta pasja jest taka silna, czy miałeś może przez to kiedyś jakieś problemy? Takie naprawdę komplikacje, które możesz powiedzieć, że to właśnie karpie. Tak. No muszę powiedzieć, że był taki okres czasu, kiedy tak jakby troszeczkę mniej łowiłem. No musiałem założyć rodzinę, ale zrobiłem to bardzo szybko i z powrotem wróciłem do wędkarstwa. Także to chyba był taki okres czasu. W tej chwili moja żona już po tylu latach
jakoś wybacza mi te wszystkie moje wyjazdy i tak dalej, także nie mam w tej chwili jakichś problemów. A co z wędkarstwem? Ja wiem, w zasadzie gdybym tak się odniósł do tego wędkarstwa z całego mojego tak życia i co to, to same superlatywy, tak, bo mieszkam tu w fajnym miejscu, nad fajną wodą, dzięki dlatego, że łowię ryby. Zdrowie też jakoś mi dopisuje jak na razie. Nic złego z wędkarstwa jakoś nie zaznałem nic złego w wędkarstwie takim, nie? Same pozytywy, a czy na przykład twoim zdaniem to wędkarstwo uchroniło cię może od jakichś błędów? Bo... A zapewne tak, no generalnie, no wiadomo, jak człowiek był młody i tak dalej, no to robiliśmy tam różne dziwne rzeczy. Niemniej jednak jak wkleiłem się w to wędkarstwo, wpiłem się w to wędkarstwo, często zamiast iść w jedną czy w drugą stronę, szłem na te ryby, nie? I to wydaje mi się, że przez te ryby, no też moje życie wygląda w tej chwili tak, a nie inaczej. Ale czy kiedyś urwałeś się z roboty albo powiedziałeś, że jesteś chory, a tak naprawdę uciekłeś na ryby? Na samym początku, jak jeszcze chodziłem do szkoły, to często urywaliśmy się na jakieś wagary. Chowaliśmy torby w krzakach, biegliśmy na tą rzekę, o której ci mówiłem, Gostynce, łowiliśmy tam ryby. Wracając do domu, wędki chowaliśmy w krzakach i z powrotem z tornistami, niby ze szkoły wracaliśmy do domu. Ale mieliśmy złowione ryby, które no, kiedyś się brało. I teraz jak to było zrobić, żeby te ryby jednak przynieść do domu? Szkoda było je zostawić. No to znowu zaraz po szkole mówimy, mama, jadę na ryby. Idziemy na ryby, bo praktycznie żeśmy zawsze chodzili, bo jeszcze wtedy nie było dojazdów. No i biegliśmy z powrotem na te ryby, a mieliśmy 5 km na zbiornik Wadplasański, na tą rzeczkę. No i te ryby tam jeszcze żeśmy połowili, te ryby żeśmy zabierali, pokazywali, no i w domu żeśmy się chwalili. Tak to wyglądało. No a w pracy też już nie bywało, no ale to powiedzmy te czasy już były takie, no były na pewno takie okresy, kiedy trzeba było jechać na ryby i ryby były ważniejsze niż praca. Czyli jednak ten ciąg nad wodę, ciąg do łowienia tych ryb i te emocje, które no niestety chyba nas zawsze popychają w tym kierunku, no zwyciężały. Tak. No tak, no, gdyby nie te wędkarstwo, gdyby nie chęć i nie ta, nie to, co nas tak bardzo trzyma i ciągnie, to nie mielibyśmy tej pasji. Nie? No, pasja to jest właśnie coś takiego, które robisz z wielką przyjemnością i nie patrzysz na trudy, no bo ile razy trzeba się nanosić, zresztą mam tu taki przykład, mieszkam nad całą wodę, ale żeby łowić ryby, to wyjeżdżam na drugą stronę, to przeładowuję ponton raz, drugi, trzeci, tam. Tyle roboty wkładam w to wszystko, ale to mnie nie męczy, nie? A mam coś w domu zrobić, to od razu mnie to męczy, nie wiem czemu. I pewnie głowa cały czas myśli o tym, czym zasypię, gdzie położę, na co postawię. Dokładnie tak, dokładnie tak. Super, ale pomimo tego, że wędkarstwo i karpiowanie daje tak dużo pozytywnych emocji, no czasami jest też ta łyżka dziegciu, szczególnie po jakimś nieudanym holu, po straconej rybie. Czy pamiętasz takiego karpia ze wszystkich swoich ryb, który do tej pory cały czas cię męczy, że niestety udało mu się uciec i już się z nim nie miałeś okazji spotkać? Oczywiście, że miałem to nie jedną taką sytuację, mam. Ale z takich, których pamiętam, miałem taki rok 2012, pamiętam. Miałem go tak szczęśliwy, nie urwałem żadnej ryby, miałem wszystkie ryby wyholowane. I przyszedł taki okres czasu, było to tak, że Marek Halas zaprosił mnie na Mistrzostwa Polski, bo akurat wypadł mu partner, jakoś dwa dni wcześniej się dowiedziałem i no i pojechałem na Dębową, a znałem tą wodę, bo już wcześniej w 2002 roku zdobyłem tam Mistrzostwo Polski. Także znałem tą wodę dosyć doskonale i pojechaliśmy. I tak, pamiętam, było to w drugim czy w trzecim dniu, wyszliśmy na prowadzenie, prowadziliśmy praktycznie do ostatniego dnia. Nie, przed ostatnią nocą team Ruteckiego łowi karpia 8 kilo i wyprzedza nas o 2 kilogramy. I wierzyłem, że będę miał jeszcze branie. Pamiętam, całą noc siedziałem przy wędkach. Następnego dnia rano, o 10 zawody się kończyły, nie składałem namiotu, nic. Wiedziałem na 100%, że będę miał branie. Nie wiem skąd wiedziałem, ale wiedziałem. Godzinę przed zakończeniem zawodów mam odjazd. Mam piękną rolę. Podnoszę, czuję pulsujące, wsiadam na ponton, jadę do tej ryby. Cały czas tak jakby utrzymuję napięcie tej żyłki, podjeżdżam. Jak już jestem blisko, ale nie czuję tego pulsowania. Coś mnie to zaczęło martwić. Podjeżdżam prawie w pionu, zaczynam. Czuję zaczep, no ale jeszcze się łudzę, że ta ryba tam będzie, że ona jeszcze się nie spięła. No ale okazało się, że ciężarek się zaklinało w kamieniach, no i ryba się wypięła. To była ryba, którą pamiętam, no bo straciliśmy też to Mistrzostwo Polskie. Tak jak mówię, no oczywiście było jeszcze więcej takich ryb, ale nigdy jeżeli mi się ryba zerwała, tak jak mówię sam tego, to nigdy nie miałem do tego jakiejś pretensji. Znaczy bardziej na wodę mnie denerwują inni wędkarze, którzy tak jak nie szanują naszego wędkarstwa, my się nęcimy i tak dalej, a przychodzi wędkarz i staje, rano się budzi, a on mi stoi na moim markerze. I jeszcze ma do mnie pretensje, że on tego markera nie widział, a znaczy różne rzeczy się dzieją nad wodą. Ale to mnie bardziej tak jakby drażni. Ale to, że mi się ryba wypnie, czy nie złowię tej ryby, to nie. To nie mam do tego tak jakby pretensji do tych ryb. No,
szanse są mniej więcej równe, chociaż ze wskazaniem na nas. Wspomniałeś o zawodach. Czy możesz nam powiedzieć o takiej imprezie, która na długo zostanie w Twojej pamięci, taka, która dała Ci najwięcej satysfakcji? Niekoniecznie pewnie musi być to zwycięstwo, ale coś, co było dla Ciebie bardzo szczególne. W zasadzie tak, powiem, że na początku swojej kariery, tak jakby karpiowej, czyli lata tam powiedzmy, początek lat 2000, to dosyć często jeździłem na zawody, na różne spartakiady, na jakieś tam inne, tak bardzo lubiłem. No z takich zawodów, no World Kart Classic w 2015 roku, no zawody na pewno dużej rangi i tam udało nam się zdobyć czwarte miejsce, wygraliśmy sektor swój i miałem dużą satysfakcję, że po obu stronach miałem, z jednej strony miałem Holendrów, z drugiej strony też miałem dobrą austriacką drużynę. Potem i z tych wszystkich tych drużyn, których obok mnie łowili, którzy w zasadzie tam podjeżdżali prawie że pod nas, udało nam się z Adrianem wygrać ten sektor. Wspomniałeś tutaj przez pewien moment o roku 2012, który był dla Ciebie bardzo dobry. Wiem, że złapałeś wtedy kilka naprawdę ładnych ryb i nawet chyba jakieś wyróżnienie dostałeś za cały rok, można powiedzieć, swojej ciężkiej karpiowej pracy. To chyba był rok 2012, tak. Dostałem od Mroczka, Przemka. Puchar chyba Lider się to nazywało, Puchar Lidera, złowiłem wtedy na zbiorniku Tęczak. To był taki zbiornik, który zacząłem tam w zasadzie łowić raz, drugi raz byłem na zawodach. I właśnie w tym 2012 roku w jednym sezonie złowiłem sporo takich karpi, właśnie 30, 31, chyba 800, 30, 228, 24, jeszcze potem jakąś 24, potem jakieś dwie dwudziestki. Także sporo tych karpi złowiłem w ciągu jednym sezonu. Konfrontując to z wędkarzami, którzy tam łowili, to oni się dziwili, że tam mają takie karpie. My nie wiedzieliśmy, że takie tam karpie są, nie? Bo łowili co prawda tam pojedyncze ryby. W sezonie jak ktoś złowił jedną dwudziestkę, to był zadowolony. I to był taki dla mnie rok, taki naprawdę ten zbiornik, od tego czasu ten zbiornik jakby pokochałem. No chociaż w tej chwili już troszkę tak jakby mniej. W tej chwili tak znowu zaczynam łowić na tym dużym zbiorniku częściej niż na Tęczaku. Ale Tęczak zawsze zostaje, bo to jest taki zbiornik, kiedy tam jadę się wyluzować, kiedy jadę poeksperymentować, tam właśnie te moje kulki się sprawdzają lub się nie sprawdzają. Lubisz eksperymentować, masz ogromny bagaż doświadczeń i z tym się też wiąże chyba Twoja przygoda z publicystyką wędkarską, z pisaniem artykułów, ponieważ też chyba każdy, kto czyta polskie czasopisma takie jak Wiadomości Wędkarskie, Karp Maxa, czy też Wędkarski Świat, na pewno tam trafi na Twoje artykuły. Powiedz, czy jesteś w stanie tak w przybliżeniu chociaż powiedzieć, ile tych artykułów napisałeś? No chyba niespecjalnie. W zasadzie epizody w jakichś tych gazetach wędkarskich to chyba w każdej miałem, bo począwszy od Panoramy, który już nie ma, Wędkarskiego Świata, Wędkarstwo Moje Hobby, czy Karpmania, czy jakie to wszędzie. Ale generalnie najbardziej związany byłem z Wędkarskim Światem. Też taki troszkę przez przypadek, bo wspólnie razem kiedyś wyjechaliśmy do Rumunii na Radutę, takie słynne łowisko. I jechał z nami redaktor naczelny, czyli Kolendowicz i Szymański. I tak jak żeśmy się zgadali właśnie po tym wyjeździe, namówili mnie, to było w 2002 roku, namówili mnie do pisania do tej gazety, czyli dostałem swój kącik w agorze specjalistów. I przez 9 lat co miesiąc pisałem ten artykuł. No różne artykuły były i z targów, i z moich wyjazdów. No i tam właśnie dzieliłem się z różnymi doświadczeniami, które tak jakby zdobywałem na tych wodach. No, Wielu ludzi do dzisiaj czasami tak słyszę, że a, wie pan co, ja się wychowałem na pana artykułach. No, to przyjemne jest. Korzystasz z różnych darów techniki, tak jak rozwija się wędkarstwo karpiowe. Korzystasz z łódki zanętowej, korzystasz z echosond, GPS-ów. To karpiowanie poszło bardzo do przodu. I powiem, to prawda. Czy twoim zdaniem, jakie ty masz do tego podejście? Czy to ułatwia, czy jednak może przeszkadza, bo wpadamy w rutynę, albo idziemy na łatwiznę? Jakie jest twoje spojrzenie na te techniczne aspekty wędkarstwa? No myślę, że no w tej chwili bez tego chyba trudno by było uzyskiwać takie wyniki, jak uzyskujemy. No bo ja wiem, że tam 20-30 lat temu te łowiliśmy karpie, no ale takich wyników i takich karpi nie łowiliśmy. W tej chwili jesteśmy w stanie za pomocą tego sprzętu dojść do takich miejsc, odszukać tych karpi, odszukać te najciekawsze miejsca i tam pożyć zestaw. I to jest na pewno bardziej efektywne. Także łowię na wszystko dostępne, co mogę i uważam, że no, chyba nie jest to zagrożeniem dla ryby, o ile te ryby oczywiście traktujemy w taki sposób, jak my je traktujemy, czyli wypuszczamy i tak dalej. No, dla ludzi, którzy te ryby zabierają, to może niekoniecznie ten sprzęt. Rozumiem. A czy nie uważasz, że korzystanie z tych wszystkich dobrodziejstw techniki trochę
ograbia nas z tego takiej tajemnicy karpiowania, z tej pewności, z tego, że to my więcej czasami musieliśmy się napracować, żeby znaleźć ryby. Czy ten smak karpiowania nadal jest taki jak te 20 czy 30 lat temu? No chyba nie, no chyba coś się zmieniło w tym temacie, na pewno się coś zmieniło, dlatego że w tamtych czasach to zawsze byliśmy tak jak tropicielami, tropiliśmy, siedzieliśmy nad wodą, czytaliśmy tę wodę, czekaliśmy się na spławy, szukaliśmy tych karpi raz tu, przenosiliśmy stanowiska. W tej chwili, jeżeli znajdziemy dobre stanowisko za pomocą naszego sprzętu, siadamy i siedzimy przez tydzień, nie zmieniamy tego stanowiska. W tamtym czasie, tak jak mówię, tropiliśmy. W tamtym czasie to my szukaliśmy karpi, w tej chwili to jakby się troszkę zmieniło, nie? Nęcimy, nie, karpie nas znajdą, nie? Tak to wygląda. Czy w takim razie, jeżeli mógłbyś wybrać, wolałbyś łowić tradycyjnie, bez tego wszystkiego, tak jak się łowiło kiedyś, czy jednak zostałbyś przy tym, co mamy teraz, ale patrząc też na to, że to wędkarstwo karpiowe poszło do przodu, karpiarzy jest więcej, jest większa konkurencja, jest lepszy sprzęt. Czy wolałbyś wrócić do tamtych czasów? No zdecydowanie, to chyba pytanie. Zdecydowanie wolałbym wrócić do tamtych czasów. Nie trzeba było na pewno wtedy ani takiego sprzętu, ani niczego i łowiło się karpie. Z tym, że tak powiem tak, nie? Że w tamtym czasie karp 7-8 kg to mnie tak cieszył, a w tej chwili nie wiem, czy 20 mnie tak cieszy. Także to też ma tak jakby swoje znaczenie. Ale generalnie, gdybym miał wrócić, wolałbym wrócić do tamtych czasów. Powiedz mi, czy przez karpiowanie doznałeś kiedyś jakiegoś uszczerbku na zdrowiu? Miałeś jakiś poważny wypadek? Może znalazłeś się w szpitalu, a może opowiesz nam o jakiejś takiej mocno stresowej sytuacji, która miała miejsce? No, wkrótce przypominam, na Dębowej kiedyś, pamiętam swojego czasu, kolega przywiózł wędki do testowania. No, a że to miał jakoś dzień przed zawodami, bo takie jakieś to spotkanie było wcześniej i zaczęliśmy testować te wędki, no a zaczęliśmy tradycyjnie tą bez tego wędkami machać. Miałem w tej chwili wędkę w taką za 2-2,5 tysiąca złotych w ręku. Po dwóch, trzech takich machnięciach szczytówka wypada do wody. Wpadła do wody, ale było ją troszeczkę widać. No i co trzeba było? No skoczyłem od razu do tej wody. No niestety, skoczyłem na taką szklankę rozbitą, rozwaliłem całą nogę. Także wylądowałem w szpitalu, z zawodów były nici, wróciłem do domu. To, a nie wiem, dlaczego mi się to przypomniało, ale to takie jedno z tych zdarzeń, które... No wiele takich zdarzeń było, nie? Ale tak mówię, że... Czyli jednak karpiowanie sport teoretycznie bezpieczny dla ludzi stacjonarnych, a jednak... Zdarzają się takie sytuacje, no nie zawsze mamy na nie wpływ. Miałeś kontakt z różnymi firmami, łowiłeś na przeróżny sprzęt przez te wszystkie lata. Kiedyś on był bardzo trudno dostępny, a dzisiaj mamy tak naprawdę wszystko na wyciągnięcie ręki. Czy pamiętasz może pierwszy twój kontakt z firmą Neshteco i produktami tej firmy? Produktami tej firmy. Znaczy oczywiście, że pamiętam, no produktami tej firmy miałem styczność, jak jeździliśmy na targi do Holandii, bo w Polsce nie było nic w tamtych czasach. Jeździliśmy do Holandii, do Belgii, do Niemiec. Tam jeździliśmy na targi, tam już ten, ale to był tak drogi sprzęt. Zawsze po tych targach zbieraliśmy katalogi, no bo dla nas to było coś wielkiego, że tam można było dostać katalog za darmo, kiedy u nas nic nie było. I pamiętam nawet jeden z tych katalogów z Neshem, na pierwszej stronie był taki karp, który dzisiaj wisi na mojej bramie. Właśnie sam go odtworzyłem, powiększyłem i zrobiłem taki projekt tej bramy i do dzisiaj, czyli w 2003 roku ta brama powstała, czyli katalog chyba pochodzi z 2001 roku i to jest właśnie ten karp, który jest tam na tej bramie. To jest był Nesh. To można powiedzieć, że ten kontakt był bardzo nietypowy. Nietypowy, tak. Pierwszym tak jakby elementem z Nesha nie była bagaż, namiot. Nie. Katalog i z tego katalogu był wycięty karp i włożony w moją bramę. Powiedz mi, kto był, może jest, może masz taką inspirację, osobę, która inspirowała twoje karpiowanie? No tak, no moim wzorem jakiś na początku mojego karpiowania to był chyba Rod Hutchinson. To była chyba taka legenda, którą do dzisiaj pamiętam. Drugim takim wędkarzem, z którego też, tak jak brałem jakiś przykład, to był Grabmaier, austriacki wędkarz, który już niestety nie żyje. Nie wiem, tych dwóch wędkarzy tak jakby zapamiętałem. Jednego z racji tego sprzętu, a drugiego z racji kulek, bo Grabmaier wymyślił taką kulkę, na którą długi okres czasu łowiłem. Była to kulka, bez której na przykład na rumuńskiej wodzie nie można było się znaleźć. No, z legendami tak jest, że przebijają, a z karpiami jest tak, że raz biorą, raz nie biorą. No i to się nie zmienia.
No dobra, a jaki jest twój największy karp, którego złowiłeś w życiu? No, jeździłem po całej Europie, łowiłem we wszystkich łowiskach, a największego karpia złowiłem w Polsce. I złowiłem karpia no, 30, niecałe 32 kg. I to był zbiornik tęczak, taki, który do dzisiaj, tak jak mówię, łowi. Nie? Tak się akurat złożyło. A ryby, no ryby, no ryby. No wiadomo, że znowu tak jak ryby, to przekładamy te ryby największe, nie? Bo to dla nas jest największa satysfakcja. Ale to też nie zawsze jest tak, ryby największe, bo ryby największe. Czasami są zbiorniki, gdzie nie ma większych ryb jak 20 kg i łowimy z ryby 18 kg. Jesteśmy równie dowartościowani, jakbyśmy złowili rybę, gdzie na zbiorniku pływają 30 czy tam 40, nie? Słuchaj, a opowiedz może trochę o historii, jak tą rybę złowiłeś, bo tak jak mówisz, trochę znasz ten zbiornik, trochę tam jeździłeś, natomiast to chyba były początki łowienia na tym czasie twoje. Znaczy, złowiłem tą rybę w sumie dwa razy. Pierwszy raz złowiłem chyba ją tak z przypadku, był to chyba w tym samym roku dwa razy. Chyba to był wrzesień. I w zasadzie byłem na jednej nocce, branie takie niczym szczególnym się nie tego, ale jak już podniosłem wędkę, ryba niezwykle silna, niezwykle tego. Także wyholowałem tą rybę po jakichś 20 minutach i akurat miałem to szczęście, bo chyba nie dałbym rady jej podnieść i zważyć, ale miałem akurat szczęście, że dwóch strażników przyszło i pomogli mi zważyć tą rybę i ona miała wtedy 30-200. A drugi raz złowiłem tą rybę, to chyba też przez jakiś taki przypadek, bo pamiętam, ta ryba została złowiona 32,5 kilo, o czym się dowiedziałem zaraz z tego samego dnia, właśnie na drugiej stronie, tak jak tam, gdzie ja łowię. Po miesiącu czasu ktoś mnie pobił. No i tak jakby pojechałem jeszcze raz tą rybę złowić. I okazało się akurat, na łowisko przyjechał też Przemek Broczek tam był i tak dalej. Ja byłem z Andrzejem Trendą. Andrzej chyba od godziny 9 do godziny 12 w nocy miał chyba z 5-6 brań. Ja nie miałem żadnego brania. Nie wiem, też chyba gdzieś tak, gdzieś późną nocą. A Andrzej ma kolejne branie, chyba to już chyba 6. czy 7, a u mnie cały czas bez brania. Andrzej mi mówi tak, ty weź no przerzuć te zestawy, bo to niemożliwe, że ja mam 7 brań, w zasadzie łowimy blisko siebie. Ja mówię, nie, ja jestem pewny 100%, że te zestawy moje leżą, na pewno nie są poplątane, że tego. No i przyszła godzina 4:30, nie? I u mnie delikatne takie branie, pik, 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 podniosłem kij. Nie wiem, od razu wiedziałem, że to ta ryba, nie? I wtedy ona miała 32 kilo, 31,800 dokładnie, żeśmy ją tam zważyli, bo to jeszcze pan Broczek przyszedł, Przemek. Także zważenie żeśmy zrobili takie. Nawet był taki artykuł w Karmaxie na temat tej ryby. I tak, gdybym właśnie tak poszedł i nie wierzył w swój zestaw, że on tam leży, na pewno bym te zestawy wyciągnął, przerzucił. I kto wie, czy bym tą rybę złowił. A tak przez całą noc patrzę, nie było żadnego brania na dwa zestawy. Kolega miał 6 brań czy 7, też miał 1:20, w tym 17 miał złowiona, też duże ryby miał. A ja czekałem i wiedziałem, i patrz, jaka nagroda. Także czasami trzeba wierzyć w to, co się robi. Czyli cierpliwość na rybach jest... Cierpliwość na rybach jest skazana. Jest skazana. Jaka woda na tobie zrobiła największe wrażenie? Trudne pytanie. No w tej chwili, no ja powiem największe wrażenie. To znaczy w tej chwili tak jakby o wrażenia chodzi, czy o efekty. No bo pamiętam francuskie wody, Cassien. No, woda może nie tak wielka, no ale też trudno dostępna, przez to, że no nie było tam rezerwacji żadnej innego, mówiło się tak, gdzie się miejsce znalazło. No i tam się łowiło w zasadzie karpie, łowiliśmy karpie na 20, na 21 metrach, tak samo na Orawie. Też łowiliśmy na takich głębokich wodach, nie? Czyli to wydawało mi się kiedyś na początku, że łowienie karpie na 15-20 metrach w ogóle mija się celem, bo jak te karpie? Przecież karpie generalnie to są ciepłodobne ryby i one pływają w jakichś takich płytszych zbiornikach i żerują w jakichś płytszych partiach wody, nie? A okazuje się, że nie. I właśnie takie głębokie zbiorniki to jest coś takiego, co mnie tak chyba najbardziej zawsze ciekawiło. Jak one sobie tam dają rady? Czy twoje podejście do tych zagranicznych podróży i do łowienia zagranicznych karpi jest inne od tego polskiego? Powiem generalnie tak, żona mnie czasami pyta, jadę tu. Ja mówię, w zasadzie nie ma dla mnie znaczenia, gdzie jestem, bo jak ja jestem nad wodą, to jestem nad wodą. Dla mnie jest woda i karpie. I w zasadzie, czy ja jestem we Francji, w Rumunii, czy gdziekolwiek, nie ma żadnego znaczenia. Po prostu jestem nad wodą i czy to jest zagranica, czy nie. Także to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Jeżeli miałbyś na przykład możliwość wybrać sobie miejsce, gdzie chciałbyś pojechać i udokumentować to tak nawet sam dla siebie, czy masz takie miejsce, nad którym jeszcze nie byłeś, a chciałbyś spróbować połowić tam karpie? No w zasadzie łowiłem karpia w całej Europie, w zasadzie Francja, Włochy. No oczywiście tutaj sąsiedzi, tak jak Słowacja, Czechy, a gdzie nie byłem? Nie byłem w Hiszpanii na Ebro. I wydaje mi się, że mój najbliższy wyjazd, jeżeli będę miał taką możliwość, to właśnie tam. Tam chciałbym złowić swoją kolejną 20 i udokumentować to, jeżeli by się dało.